Ukaż nam, Panie, swoją twarz, Twój słodki głos, pełen dobroci i miłości. Przychodzimy do Ciebie spragnieni, stęsknieni ciepła, miłości, dobroci. W ten wieczór pragniemy Cię uwielbiać, ale najpierw prosimy, byś dotknął naszych oczu, by mogły zobaczyć. Byś dotknął naszych warg, by mogły przemówić uwielbienie i oczyść serce nasze, pragnienia, myśli. Niech ten czas będzie czasem Twojego Ducha, który nas wszystkich ogarnia. Duchu mocy, Duchu siły, przyjdź na ten czas. Bez Ciebie nie możemy się modlić, bez Ciebie nie możemy zobaczyć, dotknąć, uwielbiać Pana Boga. Duchu Święty, mocy i siło nasza, przyzywamy Cię. Przyjdź tu i teraz do naszych serc, do nas wszystkich. Pozwól nam ten czas Tobie oddać. Zabierz to wszystko, co jest niepokojem i lękiem i troską o dzień dzisiejszy, o dzień jutrzejszy, o całe nasze zabieganie życia. Pozwól, by ten czas był prawdziwie Twoim czasem. Tobie go oddajemy. Ukaż nam, Panie, swoją twarz. Daj nam siłę i moc, by zobaczyć, jak jesteś piękny i dobry i wspaniały.
Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i wysłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy podobnie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nikt nas nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właścicielowi, właściciel winnicy, do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to rzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Panie, kiedy każesz nam słuchać tych słów w sposób podświadomy, odzywa się w nas logika i ludzkie poczucie sprawiedliwości. Jak to możliwe, że jedni i drudzy otrzymali tyle samo? Przecież tak się nie godzi. A jednak ta Ewangelia nie jest o sprawiedliwości, o ludzkiej logice, ale o Bożym miłosierdziu. I ten sens Twojego miłosierdzia, Panie, jest przedziwny. Pokazujesz nam, że każdy może być tym najętym o 11:00, w ostatniej chwili. Że każdy może być tym, który jednak się na to Boże miłosierdzie załapie. Potrzebujemy tego Twojego spojrzenia na tyle spraw związanych z tym naszym ludzkim poczuciem sprawiedliwości, aby ono nie przysłaniało nam tego wszystkiego, co Boże. Bo czasami ta nasza ludzka sprawiedliwość i logika i poprawne myślenie przesłoni nam to, co jest prawdziwie Boże. To, co jest Twoim miłosierdziem. Oświecaj nas, Panie. Nie pozwól, by ciemności tego, co ludzkie, zagasiły światło Twojego miłosierdzia. Zagasiły tą Bożą iskrę,
która może rozpalić serca tak wielu, a przede wszystkim rozpalić moje serce. Bądź mi światłem. Thank you.
Dziękuję Ci, Panie, za to, że pozwalasz mi kroczyć za Tobą, że Twoja lampa, Twoje światło oświeca moją ścieżkę życia, że pozwalasz mi zrozumieć, czym jest to Twoje wielkie miłosierdzie. Dziękuję Ci, Panie, że pozwalasz mi z tego miłosierdzia korzystać, że mogę być tym, który doświadcza tego w tej drodze do Ciebie. I dzisiaj chciałbym Ci to wszystko oddać. I troski, i radości, i sukcesy, i porażki. I drogę moją. I czas doświadczenia. I to wszystko, czego nie rozumiem. Co gdzieś jest jeszcze schowane. Co przyjdzie mi może odkryć w najbliższym czasie. Tobie to wszystko oddaję. Ty, Panie, to wszystko wpisujesz w drogę naszego życiowego powołania. Stawiasz przed nami zadania, wyzwania. Pozwalasz się cieszyć tym, co mamy. I cieszysz się z tego, że się rozwijamy, że potrafimy pokonywać trudności. A przecież takich ostatnio było wiele. Te też Tobie oddajemy. Bo one też sprawiły, że staliśmy się mocniejsi. Może mądrzejsi. A na pewno bardziej spragnieni Ciebie. Może to taki miało mieć sens. Może nam chciałeś to właśnie pokazać. Aby ta droga powołania naszego była jeszcze pełniejsza. Jeszcze bardziej Twoja. Wszystko Tobie to, Panie, chcemy oddać. Prowadź nas i umacnij.
Ty, Panie, nam darujesz nowe życie. Za każdym razem, kiedy nas swoim miłosierdziem obdarzasz, kiedy mówisz do nas, jak do kobiety z dzisiejszej Ewangelii, idź. Twoja wiara Cię ocaliła. Idź w miłosierdziu. I chciałby się powiedzieć za apostołem Piotrem, dobrze tu być. Dobrze być w tych wszystkich miejscach, momentach, chwilach, kiedy tym miłosierdziem nas obdarowujesz. Bądź, Panie, uwielbiony w tych chwilach, w tych momentach. Wtedy, kiedy podnosisz nas z naszych grzechów i słabości i obdarzasz nas na nowo szatą bez grzechu, bez win, białą jak śnieg. Kiedy obdarzasz nas na nowo godnością dzieci Bożych i mówisz, jak bardzo nas kochasz, jak bardzo nas potrzebujesz. Bądź, Panie, uwielbiony w tych wszystkich naszych, może nawet nieporadnych, poczynaniach, myślach, pragnieniach. W kochaniu naszego serca, w naszych najbliższych, rodzinach naszych, pracy, pasji, tradycji, w parafii naszej, we wszystkich, którzy tutaj się gromadzą, którzy wyczekują tego wieczoru, by się z Tobą spotkać. Bądź, Panie, uwielbiony w tym czasie, tu i teraz. Cię, Panie.